Kochani, przez wiele lat wydawało mi się, że dieta to jest coś, co dotyczy ludzi chorych. Że jak człowiek jest chory, to może być na diecie. Ale z biegiem czasu zrozumiałem, że dieta to jest po prostu to, co my jemy. I dieta dotyczy każdego człowieka. Każdy człowiek wprowadza do swojego organizmu przepyszne rzeczy, albo po prostu smaczne rzeczy, albo po prostu tanie rzeczy, albo po prostu je to, co pod rękę mu podpadnie, coś śmieciowego. Kochani, różne rzeczy jemy z różnych powodów. Chciałbym wam powiedzieć, że byłem święcie przekonany, że to, co ja jem, to, co gotuje moja mamusia, to, co gotuje moja babcia, to są najlepsze na świecie rzeczy. I przez wiele lat byłem przekonany, że tak jest. Byłem również przekonany, kochani, że to, co można kupić w sklepie, to jest jadalne, ponieważ zostało przebadane przez inspekcję handlową, przez lekarzy, weterynarzy, drukarzy, piekarzy i że to jest jadalne. Natomiast po wielu latach okazało się, że to, co jadłem, spowodowało, że choruję na cukrzycę, ponieważ sposób, w jaki się odżywiałem, nie był najlepszy dla mojego organizmu. Był bardzo dobry dla moich kubków smakowych, ale nie był dobry dla mnie, ponieważ ja mogę ignorować, że coś jest niezdrowe, ale moje komórki się na to nie godzą, one tego nie ignorują. I przez wiele lat żywiłem się czymś, co niektórzy nazywają jedzeniem śmieciowym. I doprowadziło to nie tylko do mojej choroby zwanej cukrzycą, ale doprowadziło również do tego, że w miarę im więcej jadłem, tym bardziej traciłem humor. Kochani, i dlatego informuję was, dostałem w prezencie od losu nagrodę, a ta nagroda się nazywa cukrzyca typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego przywróciła mi rozum i przywróciła mi zdrowe spojrzenie na jedzenie. Kochani, jedzenie to jest coś, co człowiekowi daje radość. Ma człowiekowi dać radość, a nie tylko jego kubkom smakowym. I informuję was, moi kochani, jestem gotów z wami się podzielić tą wiedzą. Jestem gotów z wami się podzielić wiedzą, że możesz jeść pysznie, możesz jeść zdrowo, możesz zadbać o swój organizm. Pod warunkiem, że będziesz wiedział, co jeść, będziesz wiedział, jak jeść, będziesz wiedział, kiedy jeść i będziesz jadł to, co jest nie tylko pyszne, ale co również jest zdrowe dla ciebie i dla twojego organizmu. Kochani, mówię wam, najzdrowsza to jest pizza. Pizza. Świnka mi cieknie, kochani. A chcę wam powiedzieć, że ta pizza to jest pizzą nie tylko zdrową, bo jest bez grama mąki, żadnej przedniej, ani tylnej, żadnej mąki. A poza tym ona jest 7 razy smaczniejsza od tego, co wy znacie. I jedynym sposobem, żeby odchudzić się, żeby wyzdrowieć, to jest jeść smacznie. I dlatego, kochani, gotów jestem z wami się podzielić pewną tajemnicą.
jak można upiec przepyszną pizzę. Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani i jeżeli gotowi jesteście swoim organizmom dostarczyć to, co dla was jest zdrowe, a swoim kubkom smakowym to, co dla was jest pyszne, a swojemu mózgowi dostarczyć dopaminę i serotoninę, a nie utrudniać mózgowi, żeby był radosny i szczęśliwy, to zapraszam was na najnowsze szkolenie za parę dni. Ale zapamiętaj, to szkolenie nie jest dla wszystkich. To jest tylko dla ludzi, którzy chcą być zdrowi. To jest dla ludzi, którzy są gotowi zmienić w swoim jadłospisie pizzę na nieco inną. Smacznego. Zapraszam.